Do Gdańska wrócił z piątego już rejsu w tym roku do Montrealu Stefan Batory. Od listopada, po ostatnim w tym sezonie rejsie liniowym, Stefan Batory rozpocznie wycieczki krajowe po Bałtyku, proponowane m.in. zakładom pracy w całym kraju. Tę formę turystyki morskiej organizują Polskie Linie Oceaniczne wspólnie ze Sport Turistem. Czy rejsy krajowe są drogie? W stosunku do obowiązujących cen na lądzie mogę powiedzieć, że rejsy nie są drogie. Cena od 16 do 19 tysięcy przy czterech dobach i tak wspaniałym asortymencie rozrywki i gwarancji, jaką daje Stefan Batory w postaci doskonałej kuchni, opieki i innych atrakcji, które obie firmy przygotowują dla pasażerów, nie jest to cena wygórowana. Po 7-miesięcznym rejsie do Gdyni powrócił flagowy żaglowiec ZHP Zawisza Czarny. W ciągu 202 dni żeglugi harcerski szkuner dowodzony przez kapitana Jana Sauera przebył blisko 15 tysięcy mil morskich, zawijając 30-krotnie do portów Europy i Ameryki Północnej. Ponad 100 żeglarzy w harcerskich mundurach przewinęło się przez pokład Zawiszy, bowiem dwukrotnie wymieniana była jego załoga podczas tej wyprawy. W pierwszym etapie operacji Żagiel, którego trasa wiodła z Europy na Bermudy, polski żaglowiec zajął pierwsze miejsce w swojej klasie. Z drugiego etapu, jak pamiętamy, Zawisza wycofał się, ratując załogę brytyjskiego żaglowca Marquez, który zatonął na Atlantyku podczas sztormu. Był to najdłuższy rejs w historii Zawiszy Czarnego. Powracającą do kraju załogę szkunera powitał m.in. wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Żeglarskiego Bogdan Olszewski. Papua Nowa Gwinea. W centrum wyspy odkryto plemię, które nigdy nie miało kontaktu z innymi ludźmi. Żyje w niedostępnej dolinie. Tubylcy wierzyli, że są jedynymi mieszkańcami ziemi. She's really very, almost afraid of us. Stefan Magne i Jerzy Czerniawski do tej pory nie ujawnili się i nie wiadomo, gdzie znajdują się. Są na pewno nad Francją, gdzieś blisko Atlantyku. Wiemy natomiast, że wylądowali już Ireneusz Cieślak z Waldemarem Ozgą na balonie Polonia. Lecieli jak tylko daleko można było. Dolecieli do Oceanu Atlantyckiego. Dalej już nie można było. W zawodach w tej chwili są w powietrzu jeszcze tylko pozostało 5 załóg. Są to 3 załogi szwajcarskie. Gospodarze znakomicie spisują się w pucharze. Jest załoga austriacka i jedna załoga polska, która jeszcze leci. Do zobaczenia.